Witam kolegów serdecznie. Dziś 23 sierpnia. Koszowanie na czwarty lot konkursowy. Koledzy koszują. Odwiedził nas też kolega Robert Bandura, też uczestnik. Przyjechał na wczasy do Polski. Na ile, Robert, przyjechałeś? Na miesiąc, ale... Na miesiąc to wczasy długie, co? Czy cię zwolnili z roboty? Nie, ale do Rewy przyjechałem tylko na tydzień. Do Rewy na tydzień, na wczasy. Rok temu mu się widocznie spodobało. I tak tu będzie sobie przyjeżdżał. No i mówię, jutro koszujemy 152 km lot sianów. Pogoda nas nie rozpieszcza. Od jutra niby ma być lepiej. No zobaczymy. Gołębie są przyzwyczajone do ciężkich pogód. Może jak będzie troszeczkę lepiej, to będzie im to sprzyjało chociaż raz. No mówię, dalsze relacje jutro. Dzisiaj będą zakoszowane już wszystkie gołębie. Żaden nie będzie pauzował. Czyli no zobaczymy. Dobry lot, do jutra. Witam kolegów, jedziemy praktycznie na miejsce wypuszczenia. Tutaj go nie widać, ale jesteśmy w tej chwili mniej więcej 70 km od miejsca wypuszczenia, czyli gdzieś, powiem wam, ponad połowie trasy. Cały czas jest gęsta mgła. Widać na szybach, tak to nie widać praktycznie, widać lampy, to wszystko jest, całą trasę stoi. No dzisiaj jest ciepło, pierwszy raz ciepło, u nas było ładnie, żadnej mgiełki, ale już praktycznie od Rumi się zaczęło, koniec Rumi się zaczęła bardzo gęsta mgła. Miejmy nadzieję, że to wszystko szybko opadnie, bo będziemy tu długo musieli czekać na start. Planowany start jest mówię godziny 7 gołębi. Myślę, że powinno się udać. No nie wiem, może przyjdzie jakiś wiaterek, bo w tej chwili nie ma nic. Jest bardzo ciepło. Jest jeden, mówię, z cieplejszych poranków ostatnich dni. To zawsze non-stop padało. Było brzydko. W tej chwili jest bardzo ładnie, cieplutko. No tylko ta mgła. No. Nie widać nieba, praktycznie nie widać nic, nie? No zobaczymy, no. Dobry lot, będziemy sobie życzyć. Akurat jesteśmy na obwodnicy Słupskiej, już praktycznie prawie w miejscu, gdzie byliśmy na drugim locie konkursowym, 105 km. No mgły w ogóle nie opadają, jeszcze są coraz mocniejsze, bardzo ciężko się jedzie. Praktycznie nie wiem, czy gdzieś tu nie stanę i nie poczekam chwilę. Godzinkę dobrą, mówię, do miejsca. Planowane miejsce praktycznie jest 152 km. Tak myślałem, że tam będę w granicach godziny 5. Jest 15 po 4, czyli troszeczkę wolniej się jedzie, ale mówię, w tej chwili tu nic nie widać. Telefon tego nie oddaje, bo mówię, ma bardzo dużo pikseli, ma bardzo dużą rozdzielczość i tak troszeczkę tą mgłę rozgania, ale jest bardzo, bardzo, bardzo blisko, praktycznie nic nie widać. No. Mogę jechać przez telefonem sobie drogę oglądam, to jadę lepiej patrząc na telefon niż na drogę, przez szybę. No nie wiem, muszę zadecydować, no. I coś dalej będziemy myśleć. Jesteśmy w Sianowie, jest pół do 6, mgła jest potężna mgła, praktycznie nie wiem, jak to będzie wyglądało, co za parę kilometrów będzie zjazd, będę się ustawiał i będziemy czekać. 52 km Sianowo. Miejmy nadzieję, że praktycznie dojdziemy do miasta. Miejmy nadzieję, że praktycznie się to wszystko rozpogodzi. Myślę, że muszę za parę stawiać, tam z bok będziemy zjeżdżać, na mapie to miejsce znalazłem, 152 km.
No ale niestety, no jak nie deszcze, to mgły. No takie lato. No, życzę sobie powodzenia, żeby tu na marne nie jechać tyle kilometrów. No niestety miejsce wypuszczenia, jak widać, praktycznie go nie widać. Odmówiłem kolegę, który miał gołębie puścić, bo idzie na 7.15, 7.20, musiał być w pracy. O 7 miał puścić gołębie, niestety. Podejrzewam, że tu długo bym musiał czekać. Wracam na 135 km. Zobaczymy tam, no bo tutaj no, w ogóle nie ma wiatru, wszystko stoi. Mówię, nie ma co czekać, no. Miałem puścić sobie tam w tej dróżce. O, niestety, mówię, jak nie deszcz, to mgła, jak nie mgła, to znowu coś innego. A mówię, no, podejrzewam, że tu bym jeszcze musiał stać ładnych parę godzin. Jedziemy na 135. O, coś przestało działać. No i zastartujemy. Tak jak zwykle. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Dzisiaj razem ze mną czekać na gołębie przyjechało jeszcze dwóch panów hodowców. Może powiecie, skąd jesteście i jak się nazywacie? Dzień dobry, Robert Bandura. Przyjechałem z Żar. Województwo lubuskie, oddział 370. Mam tu Maćka na chwilę obecną 6 gołębi. Jestem tutaj na wczasach i przyjechałem zobaczyć. Witamy teraz drugiego pana. Dzień dobry, moje nazwisko Machowa Ryszard. Jestem byłym hodowcą. Nie mam gołębi. Mam tu gołębia jednego na wspólnym gołębniku, ale się wyprowadził. Kibicuję gołębiom Kazika Rokietka, który ma tutaj 5 gołębi. No, czekamy na gołębie. Dziękuję bardzo. Dziś gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8.45. Ja życzę wszystkim szczęścia, a my wspólnie czekamy. Dziękuję. Pierwszy gołąb dzisiaj był Romana Króla. Dziękuję.